Ukryte w lesie tereny po dawnej polkowickiej cegielni od dawna przyciągają amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu. 100 lat temu bardzo licznie odwiedzane przez mieszkańców miejsce spotkań, wypoczynku, rekreacji, opisywane w tamtejszych latach w prasie. Stąd też taka inicjatywa, bo aby to miejsce przywrócić, oddać mieszkańcom, aby móc gdzie wypoczywać, spędzać czas z rodziną, przyjaciółmi. Po zakończeniu prac w tamtym miejscu będą stały dwie wiaty zadaszone. Dodatkowo będzie 5 ławostołów, z tym, że dwa z nich staną właśnie w tych wiatach. Dodatkowo 7 ławek parkowych, 5 betonowych koszy na śmieci, 1 stojak na rowery oraz 2 paleniska takie otoczone kręgami z granitu. No to wszystko powinno sprawić, że nasza cegielnia czy też glinianki przysłowiowe po raz kolejny ożyją. Do glinianek można dotrzeć rowerem, ale też przejść spacerem, a to ważne szczególnie dla tych niezmotoryzowanych. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo to jest najważniejsze, ponieważ wiemy, że znajdujemy się w miejscu, gdzie jest woda, gdzie są skarpy, tak? Czyli wiadomo, że często miejsce, gdzie się wypoczywa, zdarza się spożywać środki alkoholowe, ale apelujemy, aby to było umiarkowanie, aby wszystkie zanieczyszczenia, które się przynosi, zabierać z sobą, ponieważ jak dbamy, tak mamy. Jeżeli ktoś będzie narastało tych zanieczyszczeń, to miejsce nie będzie ładniało, tylko będzie coraz mniej atrakcyjne. Koszt inwestycji to 61 tysięcy złotych brutto. Od soboty 18 czerwca będzie można korzystać z tego urokliwego miejsca. Glinianki znajdują się na terenie należącym do Lasów Państwowych. Teren ten został wydzierżawiony gminie na podstawie umowy.